Szanowna Rado, drodzy Państwo, pozwolę sobie na siedząco. Chciałbym przekazać Państwu stanowisko klubu Nasza Gmina w poprzedniej kadencji klubu dominującego, natomiast w tej kadencji jednego klubu w tej Radzie. Widzę niepewność. Więc klub Nasza Gmina będzie głosował za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok plus innych dokumentów o stanie mienia i tak dalej. Jednocześnie za udzieleniem absolutorium burmistrzowi panu Bogusławowi Kosuckiemu. Zresztą, proszę Państwa, no nie ma w tym nic dziwnego. Od momentu, kiedy powstał dokument budżetowy, kiedy przyjęliśmy go w 2009 roku, bo to było w grudniu, zdecydowanie klub Nasza Gmina sekundował burmistrzowi i pomagał, wspierał w realizacji tych przedsięwzięć, żeby były jak najbardziej skuteczne. I tak naprawdę to wydajemy ocenę sobie, czyli naszemu klubowi, który, jak zaznaczyłem na początku, był klubem dominującym, a teraz jest klubem jedynym. Ten dokument i ten budżet ma taki dziwny charakter, bo właściwie został przyjęty przez przynajmniej teoretycznie inną radę, a inna rada go opiniuje i ocenia. I tutaj szczególnie przyjemnie mi jest, że nowi koledzy w Radzie bez zastanowienia przyjęli tą opcję, że będziemy głosować za przyjęciem. Po oczywiście analizie dokumentów i zapoznaniem się ze szczegółami, bo nie oni ten dokument, nie oni ten budżet tworzyli i brali udział w jego realizacji, to świadczy bardzo dobrze o budżecie, o jego wykonaniu i bardzo się z tego cieszę. Także zaznaczam jeszcze raz, nie będę przedłużał. Klub Nasza Gmina zdecydowanie popiera działania burmistrza i będzie głosował klub za przyjęciem informacji o sprawozdaniu zgodnego budżetu, również za absolutorium dla obecnego burmistrza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze radni chętni do zabrania głosu? To może może ja sobie pozwolę na dwa słowa. Króciutko, żeby nie zabierać obecnego głosu. Wysłuchaliśmy, proszę Państwa, Wysoka Rado. Wysłuchaliśmy z uwagą pana skarbnika, pana Marysza Łosia. Znamy sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok. Poznaliśmy także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, której skład orzekający wydał.